Hej, coś, witajcie widzowie z tej strony z masło. Witam was na kanale Rozpaczkowanie. Jak widzicie, mam rogala od ucha do ucha, a to dlatego, że przyszedł mój Steam Deck OLED, którego udało mi się kupić i w końcu do mnie. Przyszedł. I powiem wam, że sam zakup tego Steam Decka to była niezła jazda bez trzymanki. Byłem akurat wtedy chory, miałem taki stan podgorączkowy i wchodziła ta sprzedaż o określonej godzinie. Ja 5 minut wcześniej sobie nastawiłem budzik, i oczywiście jak próbowałem zamawiać, to pół godziny się męczyłem, bo cały czas mi wywalało stronę od Valve. Na szczęście udało się. I załapałem się na tą pierwszą partię z tym sprzętem, więc nie przeciągając dalej, rozpaczkujmy go, porównajmy go ze zwykłym Steam Deckiem i omówmy, co tutaj tak naprawdę się zmieniło. O tak, nie mogę się doczekać. Z wielką chęcią przeciąłem tą taśmę. Myślę, że akurat sam unboxing i samo to doświadczenie będzie bardzo podobne do tego, co mieliśmy w standardowym Steam Decku, więc tutaj się nie spodziewam, żeby miało być coś... Niesamowitego. Po no, co mi tyle konsol? Po co mi tyle konsol czy handheldów? To przede wszystkim dla Was, dla widzów, bo chcę mieć taką bazę sprzętu, żeby faktycznie to testować, faktycznie porównywać wydajność i mieć jakieś zdanie w tym temacie. A skoro w ogóle już o tym mówimy, to pozwolę sobie Was zaprosić na mój główny kanał, gdzie jeszcze w grudniu powinien się ukazać taki giga film z porównaniem wszystkich handheldów, jakie mam. Będą tam też te takie do strumieniowania w chmurze. Poruszymy wszystkie tematy, to pewnie będzie. Długi film, ale jeżeli ktoś z Was rozważa zakup jakiegoś, to postaramy się tam odpowiedzieć na wszystkie pytania. A jeżeli jakieś pytania też Was nurtują, które byście chcieli, żeby w tym takim gigafilmie się pojawiły, dajcie znać w komentarzach, na pewno to uwzględnimy. Albo postaramy się uwzględnić. Czyli to nie jest tak, że ty chcesz mieć tyle konsol? musisz mieć tyle konsol. <noise> Słuchajcie, y to jest, to jest chyba ten taki moment, kiedy mówię, że potrzebuję tyle konsol, bo to do pracy. Dziwnie to brzmi, nie? Ciężko mi to przechodzi przez gardło. Natomiast tak, akurat sam Steam Deck OLED to jest jakby... OLEDowy ekran to jest rzecz, którą ja myślałem, że będzie mod po prostu do oryginalnego Steam Decka, że to wyjdzie jako nieoficjalna modyfikacja czy coś takiego. A tu wyszło, że to jest oficjalne i jeszcze tu jest więcej usprawnień, o których zaraz sobie powiemy. I tutaj jest napisane, że wasze gry będą w całkowicie nowym świetle. Dobra, sobie tu tak wyciągniemy to. Mimo, że tam jest takie do, do rozerwania, ale nie będziemy rozrywać, opakowanie musi zostać takie ładne. Już widzę, że jest troszeczkę inne logo tutaj na pokrowcu. No i tutaj mamy plombę od Volvo. Zapraszam Państwa na otwarcie. I robimy tak, i robimy tak. Patrzcie Państwo, wygląda jak Steam Deck. I powiem Wam tak naprawdę, to ciężko jest tak na pierwszy rzut oka odróżnić ten nowy model od starszego. Tak to wygląda, gdy jest jeden obok drugiego: to jest ten model starszy, to jest ten model nowszy. I tutaj możecie na przykład zauważyć, mamy nieco zmienione analogi, nieco inny kształt, a także, że te z modelu odlodowego mają tam czarne pod spodem. Niezbyt duża zmiana. O, ale fajniejsze są trochę te analogii. Chociaż niestety dalej nie działają one na zasadzie efektu hala. Model OLEDowy ma czerwony przycisk, czyli podobno szybciej będzie się włączać. Model OLEDowy ma też troszeczkę większy ekran, bo ma 7,4 cala, ale tego nie widać, dopóki urządzenia nie włączymy. Kamil właśnie powiedział, że chyba teraz cieszę się bardziej z tego unboxingu oled niż wcześniej cieszyłem się z odpakowywania tego pierwszego modelu. Jest w tym sporo prawdy, bo sam chyba wtedy do końca nie wiedziałem, czy to urządzenie mi się spowoduje. Podoba, a mogę wam powiedzieć, że bardzo mi się spodobało i spędziłem z nim sporo więcej czasu, dużo więcej niż się spodziewałem, że spędzę. Teraz muszę zrobić pierwszą konfigurację, więc dajcie mi un poco czasu. 20 minut Gościu, to jest... Nie, no to w ogóle nie ma podjazdu, to jest inny sprzęt kompletnie. Kamil mówi, słuchajcie, że nie widać tego na przebitce. I właśnie na takie okazje, kiedy to na przebitce w ogóle tego praktycznie nie widać, tym bardziej, że wy to jeszcze oglądacie przez jakiś swój ekran, po to właśnie mamy kolorymetry, żeby sprawdzić i pokazać wam to na surowych danych. Dobra, no to pogadajmy sobie w ogóle o tym, co jest nowego i jaki to jest wariant cenowy. To jest wariant 512 giga. I co najfajniejsze i co w sumie mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło, to to, że ta wersja OLEDowa z dyskiem 512 GB weszła w tej samej cenie, za którą ja kupiłem jeszcze nie tak dawno temu swojego Steam Decka 256 GB. Więc nie dość, że mamy super ekran, to mamy jeszcze większy dysk w tej samej cenie. Poza tym, że jest to ekran OLED, ma on taką samą rozdzielczość, ale ma wyższe odświeżanie, bo aż 90 Hz. I to jest zmiana, której ja się nie spodziewałem i myślę, że może ona się naprawdę na plus przełożyć. W starszym Steam Decku, jak sobie zobaczycie, maksymalnie było to 60 Hz. Co ciekawe, to jest plus nawet w momencie, gdy dana gra nie jest w stanie obsłużyć 90 klatek na sekundę, jeżeli nie dobija do tych 90 fps, bo na przykład teraz wymuszając tryb 40 klatek, tak blokując klatki. Ekran działa z odświeżaniem 80 Hz. Co za tym idzie, czas reakcji samego ekranu będzie dużo szybszy niż gdy mieliśmy po prostu 40 Hz. I kończąc już wątek ekranu, to mamy tutaj także wsparcie dla HDR. Kolejna rzecz, której szczerze mówiąc nie spodziewałem się, że zobaczymy w Steam Decku tak prędko. Nie są to jedyne zmiany, bo model OLEDowy ma także nieco szybszy układ Wi-Fi. Jest tutaj 6E, ale Także. Jeżeli chodzi o specyfikację, to zaszły tutaj pewne zmiany. Mimo, że procesor de facto jest taki sam jak w poprzedniku, to został on wykonany w niższym procesie litograficznym, w 6 nanometrach zamiast w 7. I to z kolei może przełożyć się na lepsze temperatury i nieco dłuższy czas pracy na baterii. A skoro o baterii mówimy, to tutaj ona również urosła dzięki ekranowi OLED, który jest cieńszy. Mamy tutaj teraz baterię 50 Wh zamiast 40, jak było to w starym. Steam Decku. Nie, no, w starym Steam Decku to źle brzmi. To nadal jest bardzo dobry Steam Deck. I co fajne, to tą wersję można kupić nadal i kosztuje ona mniej, bo teraz kosztuje 1900 zł, ta wersja 256. A widziałem nawet, że jeszcze te wersje stare 64 giga można było kupić za jakieś 1600 zł, i jak za ten sprzęt, moim zdaniem, to jest stil. I kończąc wątek technikaliów, to Steam Deck ma nieco szybszą pamięć ram, a jak wiemy, to przez to, że Steam Deck działa na zintegrowanym układzie graficznym, to właśnie prędkość ramu ma naprawdę niemałe znaczenie i niemały wpływ, jeżeli chodzi o wydajność sprzętu w grach. Co prawda, Valve podaje, że te różnice są znikome i nie powinniśmy się tutaj doszukiwać jakichś różnic w wydajności, ale to sobie jeszcze za chwileczkę sprawdzimy. Natomiast co mnie najbardziej cieszy, to to, że w tym nowym modelu Steam Decka rozwiązano czy poprawiono dwie rzeczy, które mnie najbardziej właśnie uwierały. Bo mamy lepsze odzorowanie kolorów i świetny kontrast. Dzięki matrycy OLED i w teorii powinniśmy mieć lepszy czas pracy na baterii, co jeszcze oczywiście będę musiał sprawdzić. I zwłaszcza ten ekran zaczął mnie boleć po tym, jak pierwszy raz przetestowałem ROG Alley, który miał no, zdecydowanie lepsze odwzorowanie barw niż standardowy Steam Deck, więc no, cieszę się, że teraz model OLED będzie miał to zrobione. No to w co będziesz grał na tej konsoli? Co będę grał na Steam Decku? Teraz gram w Persona 5 Royal. Bardzo ciekawy J.R.P.G. Nie byłem nigdy specjalnie wielkim fanem takich gier i stwierdziłem, że spróbuję, bo wszyscy mówili, że fajne. Tak naprawdę to nie wszyscy, tylko zagrajniki mi suszyli głowę, że no, zagraj w Persona 5, taka fajna. No, zacząłem grać i mi się podoba, no, przyznaję. Ale jasne. Ty, no, no daje po oczach, bez kitu. O, jakie ładne kolorowe. Tak, to jest gra Cult of the Lamp i. Jest się owieczką, i ma się swój kult, i ma się swoich wierzących, i oni idą pracować, na przykład w kopalni albo coś. W takiej grze się właśnie super gra. Jak sobie weźmiemy tutaj, korzystaj z profilu dla tej gry i zobaczymy, ile ja tu klatek wyciągam na tym. No, patrz, nawet dobijemy do tych 90 Hz, nie? Powoli. Ale osobiście, jak ja bym miał grać w Cult of the Lamp, to żeby oszczędzać baterie, to ja bardziej zrobiłbym sobie coś w tym stylu, że wziąłbym sobie ten limiter klatek, zrobiłbym sobie na 40 klatkach w 80 Hz. I jeszcze pewnie bym sobie. Zrobił limit TDP, żeby zoptymalizować baterię. Dobra, słuchajcie, chcę jeszcze jedną gierkę odpalić z HDR-em. Zobaczymy, jak to wygląda. Jestem ciekawy bardzo. I słuchajcie, faktycznie w takim Cyberpunku można włączyć na przykład HDR10. Jeszcze zobaczycie tutaj na Steam Decku, że mamy jasność HDR, więc możemy jeszcze to sobie spotęgować, jak sobie damy w ogóle na full. No, fajnie to wygląda. Widać, że faktycznie te. Jasne miejsca są bardzo jasne. No, a jest to troszeczkę bardziej kontrastowe, ale tak prawdę mówiąc, to to nie jest jakiś game changer, jak dla mnie. No dobra, dobra, wszystko pięknie, fajnie. Ja zabieram Steam tym ze sobą do domu i widzimy się za moment, jak zrobię troszeczkę więcej testów. No i słuchajcie, wracam do was. Po kilku dniach potestowałem sobie faktycznie tego Steam Decka, przeprowadziłem trochę testów. No i przejdźmy teraz do troszeczkę bardziej technicznego aspektu tego sprzętu. Zacznijmy może od samego ekranu: no bo, jakby nie było to, on tutaj gra pierwsze skrzypce, prawda? Więc patrząc na pokrycie kolorów i porównując to ze Steam Deckiem LCD, to po prostu tu jest autentycznie przepaść. Steam Deck LCD ledwo co miał 70% pokrycia SRGB, gdzie Steam Deck OLED ma prawie 170% pokrycia SRGB i niemalże 115 pokrycia DCIP3. To jest naprawdę fantastyczny wynik, jeżeli chodzi o pokrycie barw i tutaj akurat ta matryca miażdży po prostu swojego poprzednika. Co prawda, te kolorki z fabryki są nieco przekłamane, one są nieco wręcz przesycone i widać to również na wynikach z kolorymetru. Natomiast da się ją bez problemu standardować do wartości sRGB i ma ona wręcz wtedy fantastyczne wyniki. Ale co fajne, możemy sobie też wybrać nasycenie barw, czy nawet temperaturę barwową, bezpośrednio w systemie od Steam Decka i możemy go sobie wyregulować tak, żeby miał faktycznie wartości sRGB i żeby te kolory nie były przesycone. Co jest moim zdaniem bardzo dobrą decyzją. Oczywiście matryce OLED charakteryzują się też tym, że mają fantastyczny kontrast. Na Steam Decku OLED wynosi on de facto 1 do nieskończoności, bo. Czarny kolor jest faktycznie czarny, bo piksel jest fizycznie wtedy wyłączony. Natomiast benefitem faktycznie matrycy OLED jest to, że mamy tutaj właśnie ten świetny kontrast i to, że nie mamy przykładowo problemów z nierównomiernością podświetlenia. I możecie to zobaczyć na tym zdjęciu w momencie, gdy miałem ciemno w pokoju, to byłem w stanie zrobić takie zdjęcie, gdzie na Steam deku LCD widzicie, że mamy to nierównomierność podświetlenia i ten czarny jest taki bardziej srebrzysty, szary, a czarny na OLEDzie jest rzeczywiście kolorem czarnym, bo piksele tam są faktycznie fizycznie wyłączone. Jeżeli chodzi o jasność, to na takim małym okienku z display kala, na którym ja to testowałem, matryca OLED osiągnęła okolice 500 nitów, a matryca LCD, co mnie zaskoczyło, aż 550. Jeżeli chodzi o tą taką pikową, szczytową wartość w trybie HDR, przyznam się tutaj szczerze bez bicia, nie bardzo wiem jak to zmierzyć, będę musiał się tego dopiero nauczyć, natomiast inne źródła, które były w stanie to sprawdzić, podają, że faktycznie do tych 1000 nitów, te takie piki, błyski, faktycznie jesteśmy w stanie na tej matrycy osiągnąć. Mamy tutaj jeszcze kwestię tego odświeżania 90 Hz i to w teorii ma też pomóc obniżyć input lag, bo gdy wybierzemy sobie lock na 40 FPS-ach, to matryca pracuje z częstotliwością 80 Hz. Osobiście, tak organoleptycznie, ja tego nie czuję za bardzo i prawdę mówiąc, nie, nie czuję jakoś super różnicy między 40 Hz. A lokiem na 40 fps i 80 hercami. Natomiast tutaj, akurat Digital Foundry sprawdzało coś takiego, odsyłam Was do tego materiału tam, jeżeli jesteście ciekawi, jak te zyski z input lagu wyglądają. Wiadomo, wszystkie ochy, achy, super kolory, super kontrast, ale matryce OLED też mają wadę, o której trzeba powiedzieć. Otóż one mają tendencję do wypalania się, zwłaszcza gdy obiekty są wyświetlane przez długi czas w tym samym miejscu. Niestety gry często wyświetlają, Interfejs cały czas w tym samym miejscu i warto mieć to na uwadze, że taka przypadłość może kiedyś w przyszłości zacząć te ekrany trapić. Nie wiemy jak bardzo ten konkretny ekran będzie wrażliwy na ten problem, ale problem wypalania się OLEDów jest jak najbardziej realny i trzeba się liczyć z tym, że kiedyś może nas to dotknąć. Jak mówiłem, mamy tutaj procesor, który jest w niższym procesie litograficznym i powinien być przez to bardziej energooszczędny, a także szybszy, RAM, który ma teraz 6400 MHz taktowanie zamiast 5500. Co powinno się przełożyć na lepszą wydajność w grach. I rzeczywiście, gdy sobie to sprawdziłem, to mamy tą 5 6% większą wydajność w niektórych tytułach. Ale to są de facto tak małe różnice, że naprawdę ciężko jest to zauważyć w codziennym użytkowaniu. I myślę, że śmiało możecie założyć, że Steam Deck OLED ma niemalże taką samą wydajność jak model LCD, i tutaj akurat benefitów bym się nie doszukiwał. Co benefitem jest natomiast, to temperatury, ponieważ procesor pobiera mniej mocy, co za tym idzie, powinien troszeczkę mniej się grzać. I ja sprawdziłem to na przykładzie takiego Demka ze Starfielda, które sobie działało zapętlone, i jak widzicie. To mój model OLED miał temperatury rzędu 66 do 69 stopni, gdzie mój model LCD słuchajcie oscylował w okolicach 80 stopni, a także miał wyższe obroty wentylatora. Ja muszę coś jasno zaznaczyć: że w moim steam deku LCD ja zmieniłem pastę na termopad Hanuela. Ten termopad powinien wręcz polepszyć te wyniki. Natomiast jest to jakaś ingerencja w sprzęt, nie jest to fabryczna pasta, więc być może stąd są tutaj takie różnice, chociaż ja przy wymianie tego termopada nie zauważyłem, żeby temperatury ani się polepszyły, ani pogorszyły, więc być może to jest kwestia mojej sztuki, a być może faktycznie te chipy są chłodniejsze. Ale bardziej energooszczędny procesor to również dłuższy czas pracy na baterii i z racji tego, że sama bateria też jest większa o 25% i z racji tego, że mamy tutaj matrycę OLED, która w momencie gdy wyświetla czarny kolor to fizycznie wyłącza piksele, możemy się tutaj doszukiwać większej energooszczędności i ten czas pracy na baterii był dla mnie mega pozytywnym zaskoczeniem, ponieważ w momencie gdy mój Steam Deck LCD na Starfieldzie działał tak okolice 80-90 minut maksymalnie, a na Steam Decku OLED byłem w stanie wyciągnąć nieco ponad Dwie godziny, mniej więcej 140 minut, i wow, to jest naprawdę spory wzrost. Trzeba pamiętać o tym, że mój Steam Deck LCD był eksploatowany przez ostatni rok i bateria już mogła się troszeczkę zdegradować, bo ja tam się nie szczypałem jakoś, żeby ładować ten sprzęt czy, czy dbać o to, żeby bateria była w super stanie. Po prostu go sobie używam, więc to również może mieć wpływ na to, ale czas pracy na baterii jest zauważalnie dłuższy, no ta energooszczędność to jest coś, co mnie też bardzo cieszy. Powiem tak, ja jestem naprawdę mega zadowolony z tego Steam Decka. Mamy w końcu fantastyczny ekran, który ma super kolory, fantastyczny kontrast. Do tego HDR jest miłym bonusem, czy te 90 Hz. No i mamy też dłuższy czas pracy na baterii, czyli de facto dwie rzeczy, które chciałem, żeby w Steam Decku były lepsze. I Dostałem to i osobiście ja jestem mega zadowolony z tego OLEDowego modelu, co nie znaczy, że model LCD jest zły. Przeciwnie, jest bardzo dobry. Jeżeli komuś z was nie zależy na super ekranie i nie wie czy Steam Deck ogólnie jako sprzęt mu się spodoba, to moim zdaniem zakup tego tańszego modelu jest jak najbardziej w porządku, bo to nadal świetny sprzęt, który odpali mnóstwo gier. I jeżeli na tym wam zależy i szukacie jakiegoś bardziej budżetowego rozwiązania, Moim zdaniem te tańsze modele też są jak najbardziej spoko i raczej, jeżeli ktoś z was ma model LCD i nie boli go jakoś bardzo ten ekran, no ja bym sobie nie zawracał tym głowy. Ja się cieszę, że mam możliwość kupienia sobie takiego sprzętu. Dajcie znać, co wymyślicie o Steam deku OLED, czy te zmiany są waszym zdaniem na plus. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie, pa.